paczuszkami rzucają. No ale ten typ, co tu rzucił, to jest jakaś masakra. No i później ludzie starają się otrzymać te paczki, a tu o, rzucają, nawet pies się zdziwił, kurde. Kogo to niesie? Sprawdź, jak działają kurierzy. Sam nawet o tym pomyślałem, że warto to sprawdzić, dlatego przygotowałem dzisiaj 3 przesyłki. Wyślemy to DHL-em, Pocztą Polską i DPD. Dlatego, żeby zobaczyć, czy naprawdę ci ludzie rzucają naszymi paczkami. Mam przyszykowane 3 identyczne. Wpakujemy tam talerze i słoiki. To tak, zwracamy uwagę na cenę, jakość usługi i w jakim czasie zostanie to dostarczone. Wysyłamy w piątek i oczekujemy, że w poniedziałek paczka będzie u mnie w domku. Pakujemy to wszystko w folię bąbelkową, żeby nikt nam nie zarzucił, że to zostało zapakowane tak łapu-capu. Paczuszki zapakowane. Jeszcze do tego trochę gazetek. Dla bezpieczeństwa. Gazetkami. O, tak. Bo wiadomo, jak jest luźno, to niedobrze. Praktycznie w każdej materii. Mamy. Nic się nie ruszy. Nic. I ostatni. Szczelnie. Raz. Dwa. Trzy. Nie powinno być naprawdę żadnych problemów, no ale zobaczymy, jak oni sobie poradzą z naszymi paczuszkami. Ubieram się i lecimy wysłać. Nie chciało się nosić teczki, będzie się nosić woreczki. Na pierwszy ogień biorę DPD. Sami wiecie dlaczego, na początku widzieliśmy, jak przerzucają paczkami. Jestem bardzo ciekawy, czy też moją paczkę tak będą sobie chłopaki rzucali. To się kurna skopię i nic nie dostanę. Nic! Gdzie są moje subskrybery? 38 stanowisk do kopania paczek. No dużo, dużo. Dobra, musimy tak, żeby nas nie widzieli, bo będą się pewnie bardziej starać. Ogólnie mam tutaj mikrofon, po cichutku. Idę powiedzieć, że wysłałam paczkę. Paczkę mam tu. I zobaczymy, jak się ustosunkują. Także cały czas jesteście ze mną na linii. Nie widzimy się, ale słyszymy. Lecę. Dobrze wyglądam? Wchodzę. Życzcie mi powodzenia. I teraz tak, bardzo proszę. Data, imię i nazwisko mamy dzisiaj. 8, tak. Który? 8? 9. Nikt tak naprawdę nie zwracał na mnie uwagi. Pani była zajęta czymś innym. Jedyny plus to chyba, że mogłem się wody napić, ale akurat mi się nie chciało. No nic, nikt tak naprawdę nie sprawdził, co to jest. Czy ja tam wysyłam, nie wiem, kota, czy wysyłam szkło, czy wysyłam laptopa, czy wysyłam, nie wiem, biżuterię. Nikt mnie o nic nie zapytał. Proszę położyć paczuchę na stanowisko i cześć. No zobaczymy, czy dojdzie. Teraz jedziemy do Poczty Polskiej. Najbardziej popularny przewoźnik w Polsce. No i co? Trzeba go sprawdzić. Najwięcej ludzi z niego korzysta. No to i my skorzystamy. Zobaczymy, jak tutaj panie nas obsłużą. Pieniędzy nie wziąłem, za co chcę wysłać, poczekajcie. Fuck! Mama mi kiedyś mówiła, że zgubię głowę. I to jest prawda. Już? Tak? Dobrze. I chciałbym paczka 24. Jak 24, to czyli priorytet. Tak, tak. Dymitr. Dymy i tyry. Niespotykane mam imię, prawda? Rosyjski. Nie, to jest grecki. To jest
greckie. To jest greckie, tak, tak. Ja z Rosją mam niewiele wspólnego. Ale w zasadzie w Rosji... Tak, ja wiem, że tam jest ich najwięcej, ale... Ogólnie... No, ta starsza pani. Równie miło mi się z nią rozmawiało. Uśmieszki, bajerki. Wszystko jak należy, przy piątku każdy jest szczęśliwy, już weekend się zaczyna, więc zobaczymy. No paczką 24 wysłałem, więc pani powiedziała, że w sobotę nie funkcjonują, więc będzie paczka w poniedziałek. No, w poniedziałek. Teraz przyjechaliśmy do DHL-u. Zobaczymy jak... Tutaj panowie wyślą moją paczuszkę. Paczka taka sama, identyczna. Lecę do środka. Prosiłbym uważać, dobrze? Bo tutaj są takie dosyć wartościowe rzeczy w środku. Czyli majesz sortowaniem maszynowym czy ręcznym? Bo to będzie różnica w cenie. Jak pójście maszynowym, czyli to robią maszynę, kosztuje 20 zł. A drugi? 100. Ile? 100. No nie, no bez przesady, no to zwykły. Już wierzę w Państwa usługę, no 100 zł to kurczę, to mogłem jechać sam. Dziękuję. No nie powiem, profesjonalna obsługa. Wszystko pan mnie zapytał, co wysyłam, kiedy będzie paczka, jak będzie szła maszynowo, ręcznie. Naprawdę bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. W porównaniu do innych firm to naprawdę trzymają poziom. Zobaczymy tylko w jakim paczka stanie przyjdzie, no bo to tak naprawdę jest najważniejsze. Czekamy. To co, przyszedł czas na to, aby wypakować nasze paczuszki. Zaczniemy, myślę, od Poczty Polskiej. Sprawdźmy. Sezamie, otwórz się. To jest tak. Słoik się uchował. Jeden. Kufel do piwa. Uchowany. Do wina chyba. Uchowany. Do drugiego piwa uchowany. Ojojojoj. Jeden talerz niestety nie, a drugi jest. No to powiem wam, nie najgorzej. W zasadzie tylko jeden talerz został pobity. Pokażę wam. To są straty, jakie Poczta Polska wyrządziła mojej szlachetnej paczce. DHL, przesyłka krajowa. No. Aha, właśnie, przepraszam. Serio? Nie wierzę. Calutka. Wow. Nic się nie pobiło. Nic. Ale mam hita. Ale tu będzie tragedia. Uważajcie, ta przesyłka nawet nie trafiła do mnie, tylko został przydzielony zwrot. Dlatego, że paczka przyszła już w takim stanie, że no nie chcieli się kompromitować, więc zwrócili do nadawcy, a ja, że ja byłem nadawcą tyle, że we Wrocławiu, no to paczka została zwrócona również do mnie. Jedziemy. Ostatni w tym roku. Nie! Jest jeszcze słoik. I koniec. Moi drodzy, to jest dramat. Nie warto. Tak właśnie stanują paczki w firmie DPD. Może nawet były rzucane tak jak z początku filmiku. Wow, przeżyły dwie rzeczy. W Poczcie Polskiej jedna rzecz tylko została pobita. 19 zł i jeszcze paczka została zwrócona. DHL oczywiście zwycięża i to z ogromną nawiązką. Firma na medal. Przesyłka przyszła najszybciej. Zostałem poinformowany telefonicznie. I w dodatku jeszcze bez żadnego uszkodzenia. Żadnego. Dobrze, dalej. Poczta Polska. Troszeczkę tańsza opcja. O złotówkę w sumie. Ale to mała różnica. No tutaj przyszła tylko jedna rzecz potłuczona. Był to talerz. I też można powiedzieć, że jak na najbardziej popularnego przewoźnika w naszym kraju, no to można uznać, że przesyłka przyszła w zadowalającym, a może i nawet bardzo dobrym stanie, no bo tylko jeden talerz został pobity.
Super. Nikt mnie nie poinformował telefonicznie niestety. No i nasz smakołyk na sam koniec. DPD. Świetna firma. Wszystkim polecam serdecznie. No nie ma co ukrywać, ale jeżeli nikt nikogo nie pyta na samym starcie, co jest w paczce, tylko proszę położyć paczuszkę na stolik i wyjść sobie z gabinetu, no to nie ma się czego dużo spodziewać. Jeżeli chcecie wygrać takie oto piękne kawałki talerza, to szczególnie wysyłajcie to wszystko DPD. Tak będzie najlepiej. To tyle, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i widzimy się już w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!